O kurwa. Dzień dobry widzowie, jak zawsze Surona nie może zabraknąć. Ścigamy się. Ani ciebie. Jedziemy zobaczyć wraki, bo ścigają się autami, rozbijają się. Ja raz startowałem, ale dali mi auto, które nie przeżyło później. Każdy, który mi da, to nie przeżyje. Ale śmiesznie było. Jedź. Wiesz gdzie? Odpisz, dopisz Jelenia Góra. Są na nie, bo chcę, bo chcę. Leć na wraki, zobaczymy kto pierwszy. Ja sobie jeszcze na koło postawiam i se na skróty polecę. Wariacik jest. Carbon Bible. Ciekawe czy trafi Nikola, chociaż nawigację ma, to będzie G. No i jedymy. Na kółko trzeba postawić raz dziennie chociaż. To jest obowiązek nawet. No i powiem wam, że to zawieszenie jest teraz do lotu postawione i dziwnie mi się na kole jeździ, kurde. Nikola będzie pierwsza, bo ja trochę dookoła jadę. Młody krzyczał, daj mu, a ja na elektrykiem jadę, nie? To jest najlepsze w tym wszystkim. Daj mu! A to elektryk, nie? No Nikoli jeszcze chyba nie ma. Ale nie wiem. Wygląda jakby jej nie było. Ale ludzi jest trochę. Zawalone to wszystko. Poczekamy, zobaczymy. O, jedzie. Idealnie. Skakuj, maleńka. Porzucisz cię. Gdzie moje Princess Passenger? Nie ma, dawaj. Bo nie jeździsz ze mną i... Dlaczego nie ma? Przecież jeszcze ostatnio były. Wczoraj na torze odkręciłem. Nie jeździsz ze mną i ten. Jak ja mam teraz? Gdzie ty nogi dajesz? Co jest? O, tu lecą. Chodź, zobaczymy tu jak lecą. To jest fajnie, że wyręczny zaciągnę, jak jeździliśmy. Może kogoś można ściągnąć z toru. Pa, tam się dymi coś. O, ja sobie kiełbę zaraz zjem. Potrzebuję jej. Słyszałem Kobcika przez mikrofon. Widzę jego busa, ale nie wiem gdzie jest totalnie. A, Grzesiu stoi tam chyba, na środku. Chodź, ja sobie kiełbę zjem. Ja tu przyjechałem na kiełbę ogólnie. Kobcik! Wyszedł z dymu. Dawaj mojego jakiegoś traka. Co? Głośno tu! No głośno jest! Zderzaki odpadają, wszystko. To jest to, czego mi trzeba. Wielka kiełbasa. Yeah. Micho! Pepsi zostawiłeś! O, dziękuję ci bardzo. Micho ma Kawasaki 800, da? Zaraz porównanie zrobimy. Porównanie z Suronem się ścigniemy. Kawasaki kontra Suron. Ciekawy jestem, ile uciekniesz. Nierówna walka. Bro. Nierówna walka. Ale trzeba zrobić. Idę pooglądać, zaraz przyjdę. Essa. Co może robić Kopcik? Żreć oczywiście. A ja, bo cóż by innego. Co robią? A ja nic jeszcze nie jadłem. Dobra, dobra, już to to. Piąta kiełbasa. Ty będziesz miał z kurzem, zjedz szybko. Ja cały dzień dzisiaj. Kurzu się najadłeś. Aż się wkurzyłem. O, ten ładnie, co rany. Elegancko. Ale co rany. Zgubił koło, leciutko. Można. No Michu tu ma Kawasaki Ninja. Zobaczymy. Kawasaki kontra Suron, to jest totalnie bez sensu, ale śmiesznie. Jestem ciekawy. Dobra, leć do domku i ten. I się łapiemy. Idę jeszcze pośmigać widzowie kochani. Niki idzie live'a odpalać. Bo Niki to tingtongerka. Zbiera giftosy. Taki live. Idę po Michała wrócić. Kawasaki, 800. Dobra, to zrobimy później porównanie. Jestem ciekawy. A! Dał mu! Bo jeszcze jadą kawałek i później wrócą. To można wtedy zrobić. A co żeś już przytarł tutaj? Gleba była! Gleba była! Ale fajna chopeczka. Kurde. Korci, dobra, lecimy, bo tu i tak są polety, więc można polecieć. Pochowam sobie tylko rzeczy, bo mam telefon w kieszeni. Ciekawy jestem. Tu też chopeczka, kurde. Trochę duża. Tu nie wiem, czy profil nie jest za mocny. Na córka. Pierwsze. Ej, okej. Dobra, jeszcze raz. Fajna chowka, kurde. To sowa. Nic nie zepsułem, nic nie zepsułem. Tu jest twardziutko. Nie pałuje gazem, więc jakby ktoś się spinał, to no nie niszczę, spokojnie. Nie daje tak gazu, żeby koło mieliło. Tylko sobie najeżdżam spokojnie. Ale dobra, jeszcze raz. Replay. Prawie. Jeszcze ciupkę i jestem.
Chyba się udało. Ale fajne. Fajnie się lotu. Malutkie, przyjemne. To jest dziwne. A tu jest jeszcze jedna, ale to już trochę, kurde, duża wyrzutnia. Znaczy, co prawda, to nie wiem, czy to duża, czy nie. A tu jeszcze mały dropik. Dobra, można pojechać, zobaczymy. Jadę pod górkę trasy, czyli odwrotnie trochę. To się powinno zjeżdżać. Po gałęziach to chyba ciężko by było. O, jaki drop tu budują. Wow, gdzie to się będzie lecieć? Wow, ale to. No tu chłopaki na rowerach, widzę, rozbudowują wszystko ładnie. Fajnie, fajnie. Zajaweczka. Nie wiem, powietrze trochę spuszczę, może z koła, może będzie lepiej. Ale drażniące gówno. Ja pierdzielę. No do cholery, gdzie jest ten bentyl? Jeszcze bentyl weź znajdź, zaratuję to. Puścimy trochę powietrza, bo jest przegięcie. Może przez to, że jest właśnie za twardo. Dobra, żeby nie przegiąć. O kurde, chyba to właśnie zrobiłem, że przegięłem. Dobra, zobaczymy. Trochę mniej tlenu, trochę miększej i powinno równo jechać. Teraz zobaczymy. Nie wiem, co jest 5, ale to jest setup do spinaczki chyba tu. Nie wiem, coś jest nie tak, ewidentnie. Jest coś, kurde, dziwnie. Chyba przed zawiechem nie tak znosi. Ciężej na kole, na miękkim się jeździ w zawieszeniu. Zauważyłem. Popsniemy co. Popsniem. Ej, tu można by w sumie taką hopę zrobić krosową. Tu jest miejsca dużo. Siup. Siup. O, X-up, elegancko. Próbujemy one handa. Puścimy sobie jedną rączkę. Teraz suicide. Teraz dwie rączki trzeba puścić. To jest misja tylko. Siu. Jak jest dobry lot, parabola jak to mówił, to można puścić. Wody, wkładaj kask! Po co mi? Bo się rozwalisz, to się wtedy nauczysz, jak się obudzisz w szpitalu. Ja tak miałem. I to w kasku. Jakbym kasku nie miał wtedy, to nie wiem, czy bym tu był. Wiem, że się lata, ale łańcuch może pęknąć. To jest najgorsze. Mówię, na swoją odpowiedzialność, nie? Ale czasem warto mieć. Na szafce. No. Na szafce, zamiast go nosić. Trzeba używać. Lecę, trzymajcie się. Siema. No jaka drużka, ten nigdy nie fajny. Trzeba odkrywać nowe szlaki, bo później mogę jeździć na... O kurwa! Zawał! Zawał! Tu jest dziura wielka wykopana. Ale bym się wrypał. Nie wiedziałem, czy hamować, czy przyspieszyć i zahamowałem. Ija! Ale rympał. Dobra, żyję. Ale ledwo! Już prawie przód mi leciał, czułem to. Przód już tam wpadał. Do środka. Podłączymy do ładowanka go trochę i zrobimy sobie przerwę postojową. Okej, niech się trochę podładzi. Elegancko, ja sobie troszkę odpocznę. Wow, fajno, fajno, fajno. Ale ciepło w tej kurtce jednak. Polatane, suicide'y porobione. Dzień skoczny.
klasycznie. El Mustangos, auto, które będzie dla was, jest teraz aktualnie u blacharza. To nie jest to, to jest Julki. Jest u blacharza, ponieważ na masce były takie trzy kropeczki od kamyczków i dach był zżółknięty od jakby folii. Wcześniej była folia i zżółk. Więc jak się uda polerką, to się uda, jak nie, to malujemy. Więc maska cała przez trzy kropki malowana będzie, żeby była igła. No bo takie trzy kropki, trzy dziurki są na masce od kamyczków normalnie, więc wszystko ma być tak o perfekt. Jest u blacharza. I srebrne elementy są malowane na czarno. Prócz lusterek, bo lusterka będą oklejone, bo ktoś może będzie chciał sobie zostawić oryginalne, bo tylko S3 mają Audi srebrne lusterka. Więc to jest też plus. Może ktoś będzie chciał, to sobie ściągnie tylko folię, a ja okleję lustra. Zobaczycie zresztą w filmie całym o tym autku. Dobra, poszło szybkie cięcie. Posiedziałem tak z pół godzinki. Zobaczymy, ile się naładowało z ciekawości. Bo tam myślę, że trochę się mogło naładować. Ładuję go. Zobaczmy, ile jest. Ile pokazujesz? Pokazuję już? 80%. Spoko. Zawsze coś poszło. Lecimy dalej. Dobra, lecimy. Powiem wam, że już trochę chłodniej się zrobiło, kurde. Ajajaj. Fajna, górka jest fajna do nauki jazdy na kole ogólnie. Jak ktoś się uczy z was, to polecam na jakąś górkę pojechać. O, jak pusto, jak pięknie. Kurde, brakuje mi do przycierki trochę. To muzyczka tu leci. Galeria zamknięta chyba, bo niedziela jest. Przez zawiechę, no, drażni mnie to już normalnie. Dziwna sytuacja, dziwna akcja. I znosi mnie teraz lewo. Na ten przód stanąć też jest. Wow. Jest Mr. Kopson. Dopiero co z wraku. Przód, wiesz? Przód mi jakby jeden klocek zaciśnięty był. Ale jest, przewody są sztywniutko wszystko. Więc nie wiem. Mogę ci podnieść koło, czekaj. Podniosę go i zobaczysz, jak się zakręci. Tylko odsuń się sprzede mnie. Bo ja go na koło po prostu postawię i lepiej się stanie z boku w razie. Postawię na koło i przytrzymam. Czekaj. Wyłączę, dobra. No i zobacz, teraz nie trzymam. No zakręć. Widzisz? Nawet... A wiesz co? A to się nie zacisnęło? Patrz, tu od klamki, że nie jest lekko wciśnięte? Przez ten imbus? Pamiętasz, co żeśmy to montowali? Popatrz teraz, czekaj, damy sobie, to jest tylny? Tak, tu jest tył. Idź sobie teraz do tego. No. Dotknij sobie zacisk. Ciepły? No ciepły. Czuję rękawiczkę. Czuję przez to nawet, no. I przez to już dawno temu mogłeś zagotować płyn. To jest takie co. Ale widzisz, jak trze. Wiem, bo płyn ma to do siebie, bo tu jest też dot. Jeśli go zagotowałeś... Ale wiesz co, to po skokach do gąbek, czyli coś musiało dobić, może o tarczę, czy coś się przesunęło? Coś mogło być. Nie wiem, co jest 5. Ale wydaje mi się, że też to mogło się przestawić po prostu tutaj. Jakby imbus zluźnić i może jest wciśnięty lekko, bo zobacz tu od góry. Dla mnie to trzeba rozkręcić, tłoczki rozszerzyć na lewo i prawo. Może się zapowietrzył, jest za dużo powietrza i jest skleszczone. Aha. I trzeba odpowietrzyć cały układ, bo tu jest powietrze. Jak się odpowietrza? One też w zbiorniczkach mają te swoje też takie jakieś filtry. No, no. Tak samo gdzieś jest tutaj jakaś dziureczka? Nie ma. Coś nie tak. No, bo popatrz nawet, że jak sobie tutaj staniesz. No. Popatrz, jak masz tutaj mało tego płynu. No. A popatrz, a tu masz do połowy, nie? A no. I co, przez to by się zacisnęło? Nie, mi się wydaje, że płyn troszeczkę waliło i on jest zapowietrzony. To mówię, po skokach do gąbek mi tak zeświżał, wiesz? Nie, tu nic nie ruszane było, więc... Już nic nie było ruszane, ale widzę, że też jest... To jest takie... Lekko, że... No, to od tego kurz. No, ale przypał trochę taki, bo ci się cały czas gotuje ten. No wiem właśnie, czyli jakby zaciskał, bo wstawiam na koło i już mi po chwili koło stoi, nie? Przednie. Nie, spokojnie. Trzynski pod rząd wraki. Ja nie mówię teraz, tylko chciałem zapytać, bo jakby coś, to ja se sam to ogarnę, ale nie ogarnę z tego, co widzę. No,
trzeba wtedy, jak to rozebraliśmy, pościągać z tego, wyciągnąć, tłoczki rozszerzyć, to zbiorniczek odkręcić. Mhm. Niech ten płyn sobie wyleci. Odpowietrzyć. Spróbować na razie zobaczyć, czy to coś da, po prostu tylko rozszerzenie tłoczków. No, i skręcić, nie? A jak w najgorszym przypadku to odpowietrzać, bo tutaj są bąbelki. I też doty też to mają takie coś, że jak jeździsz, później zagotowany jest, właśnie gorący zacisk, to płyn też się gotuje. Aha. Cały układ. A jak się gotuje, to się robią bąbelki. Okej. A bąbelki to powietrze, nie? Skąd się... No tak, czyli kurde, odpowietrzanko. Czanko, odpowietrzanko. Tak, Kopson poszedł, lecę dalej. Bo lecimy odłożyć córka, bo się już ciemno robi. Też lampkę mam, to tam. Wiecie, 52% nawet nie wyjeździłem, ale ciemno już, kurde. Przyda się przerwa surunkowi. O kurde, ładowara. Dobra, zara, ładowara. Lubię tak pojeździć na surunku, kurde. Odsprężające, że tak powiem. Jak zwał, tak zwał. Ładujesz się? Ładuję się. Dobra, git. A jeszcze rękawiczki zostały, klasycznie. Klasycznie wszystko. A tu mamy rozdupioną. Ale zamówiłem coś fajnego, zobaczycie, niedługo tylko przyjdzie. Czekajcie, to tu wam pokażę. Tu się... Rozwaliło się, bo dobiłem, kurde, i takie, że... Ale zamówiłem jeszcze lepszą lampkę z kierunkami, która nie będzie mnie denerwować i przeszkadzać. Zobaczycie, za jakiś czas. Tylko musi przejść wszystko, oczywiście, z Chin. Z Chin, czy co? Pojeżdżone, elegancko. I tam, nie. Wedel mleczny. Turbo mleczny. Spróbujemy. A nie mam już siły dzisiaj. Wracam z buta do domu, bo Nikola ma auto. Już mogę wrócić drugim, ale nie chcę tam stawiać miliona aut. Bo jest, kurde, rypał za dużo. Moich aut jest wszędzie. Jakaś okrągła. Po aucie na czekoladzie. Coraz mniej. I coraz drożej. Jak batona jem. Cisnę do domu, widzę. Łapeczki w górę, sub. Widzimy się jutro na odcinie. Ona ciągle kręci mnie tak, że z nią mógłbym nawet dzisiaj napaść na bank. Przy tobie czułem się, jakby zatrzymał się czas. Teraz chcę do tego wrócić, so I can fly. Ona ciągle kręci mnie tak, że z nią mógłbym nawet dzisiaj napaść na bank.